dużo informacji. Szkoda, że Dustin nie mógł zagrać, jakiś tam uraz pachwiny złapał, nie chcemy ryzykować, ale na pewno dużo informacji, wiemy na czym musimy pracować. Okazuje się, że na pewno cały czas musimy pracować nad... Nieźle to wyglądało w bloku, w sumie najlepszy nasz element. Bardzo pozytywnie w zagrywce. No i duży problem z przyjęciem i bardzo duży problem z atakiem, z niedokładnego przyjęcia i z piłki obronionej. Także to, co oczekiwaliśmy, dostaliśmy jakiś materiał, który będziemy analizować i nad elementami, które właśnie kuleją, będziemy pracować. No siłą rzeczy oglądałem oczywiście. Jakoś tam nie analizowałem, bardziej mi zależało na tych zawodnikach, którzy są już z nami od początku i którzy grali dzisiaj po naszej stronie, także, ale jak najbardziej zwróciłem uwagę, jednakże no, będziemy im kibicować na mistrzostwach Europy, żeby wypadli jak najlepiej, a później będziemy się nimi przyglądać już dokładnie, jak już będą na miejscu w Radomiu i razem z drużyną trenować. Dzisiejszy sparring no, oceniam pozytywnie, wygraliśmy 4-1, wszyscy mieli okazję dostać szansę pokazania się. No, cieszy nas to również, że no, gramy z plusligowym, wygraliśmy z plusligowym zespołem i jest to naprawdę super sprawdzian przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Znaczy, no wiadomo, że nie spodziewałem się, że na pierwszy mecz na tej sali rozegram przeciwko, można powiedzieć, swoim zawodnikom. Radom jest teraz na razie w sezonie przygotowawczym, my już praktycznie kończymy ten sezon. No i co? No i jedziemy na mistrzostwa, bronić tytułu z kadeta. No, myślę, że dzisiaj zagraliśmy dość słabo, ale gdyby było dobrze, to też by było coś nie tak, ponieważ jesteśmy w bardzo ciężkim treningu. Mamy siłownię 4 razy w tygodniu i na pewno jest tam bardzo ciężko. Mimo wszystko to nie usprawiedliwia naszej postawy na boisku, bo nie zagraliśmy. No, tak jak powinniśmy, myślę.